30 kwietnia w Woli Dębińskiej już po raz czwarty pobiegli po flagę. Impreza ta rokrocznie cieszy się dużą popularnością, na stałe wpisując się w kalendarz uroczystości gminnych, łącząc aktywność fizyczną z możliwością manifestowania swoich postaw patriotycznych. Propagowanie aktywnego trybu spędzania czasu, aby nie tylko siedzieć przy telewizorze, przy innych urządzeniach mobilnych, a poza tym propagujemy tutaj wartości narodowe, takie jak poszanowanie tradycji, poszanowanie do flagi narodowej. Ma on również na celu uświadomienie uczniom i nie tylko uczniom, jak również całemu społeczeństwu, jak bardzo ważna jest dla nas flaga narodowa. W biegu po flagę mógł wystartować każdy. Jest kilka grup wiekowych, dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych i dla seniorów. Są to różnego rodzaju dystanse, dla dzieciaczków na 200 metrów, dla mniej zaawansowanych na 2,5 km, natomiast dla tych bardziej zaawansowanych są dystans 10 km. Dębiński bieg po flagę to również piknik rodzinny, adresowany do wszystkich mieszkańców gminy, ale i okolic, a podczas niego dmuchane zamki, strefa gastronomiczna, malowanie twarzy, pokazy ratownictwa technicznego i medycznego, który zaprezentowała Ochotnicza Straż Pożarna z Dębna. Jak co roku jest wspaniała atmosfera i klimat tego pikniku. Jak uczestnicy ocenili organizację imprezy? Myślę, że fajna inicjatywa. W tamtym roku też startowałem. 2,5. Nieduży dystans, także myślę, przetruch tam. Bardzo fajnie trasa przygotowana, bardzo fajny bieg, jeżeli chodzi o pogodę. Dopisała nam idealna dzisiaj, także jestem bardzo zadowolona. Super, naprawdę świetnie przygotowana i fajna okolica do biegania. Fajna rekreacja. Fajnie się biega, no można trochę schudnąć, poprawić swoją wydolność przede wszystkim oddechową. Organizacja super, bieg bardzo fajnie, trasa bardzo przyjemna, trochę rozmaicona, bo i pod górkę, i z górki, i pogoda wyśmienita do biegania. Bieganie to jest coś, co uzupełnia każdy rodzaj sportu. Ja akurat jestem trenerem sztuk walki, więc to mi uzupełnia to, co robię na co dzień. Na wszystkich uczestników są przygotowane flagi. Każdy uczestnik, nie tylko ten, co będzie startował w zawodach, ale również każdy uczestnik, który przyszedł na dzisiejszą uroczystość, dotrzyma flagę narodową. Biegacze, jak sami często mówili, mają w tym swój inny prócz mety cel. Jedni dla zdrowia, inni dla sprawdzenia swoich możliwości. Jeszcze inni biegną z historią w tle. No cieszmy się, że mamy wolną Polskę i czcimy to przez takie inicjatywy. Biegnąc chcesz również, co chcesz przez to pokazać? Że jestem patriotą. Za to, że kocham sport i dla patriotyzmu. Bieg plus coś z patriotyzmem. Podczas dekoracji nagrody zwycięzcom wręczali starosta brzeski Andrzej Potępa, włodarz gminy Wiesław Kozłowski oraz radny sejmiku województwa małopolskiego Wojciech Skruch. Masz pierwsze miejsce. Spodziewałaś się takiego wyniku? Nie. Jak oceniasz dzisiejszy bieg? Dobrze. Dobrze mi się biegło. Często bierzesz udział w tego typu zawodach? Tak. Trenuję lekkoatletykę już od ponad roku i często jestem na takich zawodach. A chciałam spróbować, czy dam radę przebiec tyle, bo jestem sprinterką, ale dobrze mi się biegło, więc... I pierwsze miejsce to dobrze. No dobrze się biegło. Długo biegam już i regularnie biorę udział w jakichś zawodach. No i też przyjechałam na te
i chciałam sprawdzić się. Tak, sprawdzić się właśnie, bo jeszcze nie biegałam na 2,5. Jesteś zadowolona dzisiaj z wyniku? Tak. Pierwsze. Gościnnie daliśmy wygrać. No można powiedzieć, że tak. Są puchary. Poza tym, że są puchary, są różnego rodzaju nagrody. Są nagrody pieniężne, są również przez gminę Dębno fundowane rowery, hulajnogi, deskorolki, plecaki i wiele, wiele innych cennych nagród. Każdy z uczestników również otrzyma pamiątkowy medal. No ja dostałam rolki. No można powiedzieć, że jestem zadowolona. Ja dostałam fiszkę. Deskorolkę, fiszkę. Tak. A ja dostałam też rolki. Piknik uświetnił występ Anny i Kingi Gurgul, zwycięzczeń programu Aplauz Aplauz. Organizatorami przedsięwzięcia byli Stowarzyszenie Carpe Diem, działające przy Zespole Szkół Woli Dębińskiej i nauczyciele tejże szkoły. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął wójt gminy Dębno Wiesław Kozłowski. Paulina Kuczera, Tarnowska TV. Zapukaj do tych bram, co otworzą oczy światu, by